Cześć! Witam Was w moim imieniu na moim kanale i już serdecznie zapraszam do mojej małej kuchni. Moi drodzy widzowie, dzisiaj pokażę coś, co będzie miało swoich zwolenników i swoich przeciwników. Bo ponieważ podoby nie są przez wszystkich tak lubiane, jak na przykład w innych krajach. Ale to zostawiamy na bok. Ja dzisiaj zrobię podły wołowy. Kamera mi gdzieś się ucieka. Zrobię odór wołowy gotowany i pędzony. Ja uważam osobiście, że taki odór powinien być na pierwszym miejscu w karcie dań najlepszych restauracji. A jak? Wy o tym sądzicie? To proszę napiszcie w komentarzach. No to jedziemy. Tak wygląda właśnie odór wołowy. I w pierwszej kolejności trzeba go zapeklować. Najpierw musimy przygotować solankę. Po strzygnięciu odkładamy go od 3 do 4 dni do zapeklowania. Mozolek mam już zapeklowany, jak widzicie. Teraz trzeba go ugotować. Warzywa i przyprawa. Ile dacie sobie warzyw i przypraw, to już zostawiam do Waszego gustu i smaku. Ja dam cebula, bor, ziele angielskie, pieprz kolorowy, liść laurowy, czosnek, ale włupina, marchewka, pietruszka. I nasz ozorek wkładamy do garka, zalewamy wodą, dorzucamy nasze przyprawy i gotujemy do miękkości. Taka mała uwaga, nie dawajcie soli, bo ozorek jest peklowany. Chyba że macie świeży, nie peklowany, to wtedy musicie dosypać soli. Na tyle uwag, jedziemy. Ozorek się ugotował, więc teraz trzeba go przełożyć do zimnej wody, żeby się szybko zahartował, żeby nam bardzo fajnie zeszła z niego skóra. Chwilę pomoczył się w zimnej wodzie, lekko się ochłodził, to ściągamy z niego skórę. Thank you.
innego nie pozostało, jak obłożyć go, obsypać go z wierzchu przyprawami. Ja użyję przyprawy do karkówki oraz czosnku granulowanego. Wmieszamy go na haczyk. I pozostała ostatnia rzecz. Włożyć nasz ozór wołowy do wędzarki i go jeszcze ładnie obłuskać tym. Witam wszystkich moich widzów serdecznie i gorąco. Nie wiem jak to powiedzieć, bo wiem, że będą różne komentarze, ale mój odorek wołowy jest już gotowy, żeby go zjeść. I naprawdę uwierzcie, że jest smaczny. Zaraz się o tym przekonacie, jak zobaczycie na przekroju, jak ja spróbuję. Gotowi? No to jedziemy. Pachnie? Uwierzcie mi, że on się rozpływa w ustach jak aksamit i bardzo smaczny. Mogę powiedzieć tylko tyle, bez kozery i bez kłamstwa, że ten ozorek wołowy jest lepszy niż nie jedna szynka. Uwierzcie mi. Dziękuję bardzo za oglądalność. Tym ozorkowym akcentem kończę film. Dziękuję za oglądalność, za komentarze, za łapki. I mam dla was jeszcze jedną informację. Myślę, że taką miłą. Możecie już zapisywać się na grupę, bo już otworzyłem ją. Grupa nazywa się Endliny.pl. W opisie filmu będzie do tej grupy link. Kliknąć i to wszystko. No to cześć, trzymajcie się.